Siemaneczko, witam was, więc tak, życzę wam wesołych świąt i dużo prezentów i dobrego Mikołaja. Mam jeszcze choinkę, nie schowałem, niech zostanie tak parę lat. No, ale tak na poważnie życzę wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt wielkanocnych. Mimo tej dziwnej sytuacji, mam maskę, którą będzie trzeba nosić od czwartku. Ja tam nie wpadam w panikę, ale ubrałem ją teraz, ponieważ to może być jakby rekwizyt do mojej odpowiedzi na wypociny użytkownika Facebooka, który się nazywa Polski Hater, jakoś tak. Zaprosił mnie do znajomych, zaproszenie przyjąłem. Miałem jakiś chory psychicznie gościu. Zaczął mi wysyłać zdjęcia ubikacji. Widocznie tam spędza chyba najwięcej czasu. No ale nagrał disa na mnie. No powiedzmy, słabe to było. No ale co, nie dam się obrażać i odpowiem. Napisałem na szybko, może tekst nie jest jakoś wyrafinowany, ale myślę, że żeby go zgasić, to dużo nie trzeba. Zobaczymy, czy po tym się podniesie, czy mi odpowie. Mam nadzieję, że już nie będę musiał się tutaj z nim walczyć. No ale teraz dis. Chodzę w masce, bo już niedługo za odkrytą twarz dadzą mandat. Szukam inspiracji, to mi się podoba. Jestem sobą, nie obchodzi mnie moda. Szuka atencji ten, co hejtuje. Nie masz argumentów, pozdrawiam, orzęble. No, i tak on mnie spuścił w ubikacji, a ja nie będę taki. Nie będę taki. Kurczę, już mi się chipsy skończyły. A tu mam taki kawałeczek mały. Ty mnie spuściłeś w ubikacji, a ja cię zjadam. Elo.